się dzisiaj na pierwszych z dwóch zajęć samoobrony, jakie odbywają się w ramach akcji One Billion Rising. 19 lutego bodajże odbył się finał, ale na finale nie koniec, prawda? Tak, oczywiście kontynuujemy akcję One Billion Rising, nazywam się Miliard. Jest to akcja ogólnoświatowa, ale Kołobrzeg nie kończy na 19 lutym. Mamy pomysł na kampanię społeczną pod hasłem Stop przemocy wobec kobiet i właśnie z uczestniczkami akcji One Billion Rising plus do tego doszły dzisiaj nowe panie, nowe dziewczyny, prowadzimy kampanię społeczną przeciwko przemocy stosowanej wobec kobiet i dziewcząt. Coraz więcej kobiet przychodzi do nas, co oznacza, że chcą być wśród kobiet, wśród których będą czuły się dobrze, pewnie i bezpiecznie. To jest dla nas bardzo dobry sygnał. Dzięki temu za moment ruszymy z grupą wsparcia dla ofiar przemocy, z indywidualnymi terapiami psychologicznymi. Ruszymy z wykładami. Mamy również zajęcia sportowo-taneczne dla kobiet. Tak dużo się będzie działo w trakcie całego roku, bo kampania jest tak zorganizowana, że w każdym miesiącu coś się będzie działo. No właśnie, skoro tych kobiet się zgłasza więcej, no to problem jest. Tutaj pani jest funkcjonariuszem policji i coś o tym chyba wie, prawda, najlepiej. Tak, no ten problem jest, ale to jest problem taki bardzo intymny, wstydliwy i trudno naprawdę się zdobyć na odwadze takiej ofierze, żeby przyjść i poprosić o tą pomoc, a nie mówiąc już o tym, żeby formalnie zgłosić taką sytuację w organach ścigania. Więc takie kampanie są bardzo potrzebne, bo dodają tej odwagi na te pierwsze kroki, żeby chociażby sięgnąć, co najważniejsze, po pomoc dla samej siebie, a potem zdobyć się na odwagę, żeby również ukarać sprawcę. Akcja stricte skierowana jest do wszystkich kobiet. Do kobiet, tych kobiet, które dotknięte zostały przemocą, ale także do tych kobiet, które nigdy z tym zjawiskiem się nie zetknęły, ale zechcą wspierać tą akcję. Akcja jest, tak jak powiedziałam, kampanią społeczną przeciwdziałania przemocy. Także każda kobieta może się do nas przyłączyć. Dzięki temu, że panie przychodzą do nas, korzystają z tego ciekawego programu, z treningów, z terapii, zajęć dodatkowych, to dzięki temu ta akcja nabiera mocy w naszym mieście i o tej akcji bardzo dużo zaczęło się mówić dzięki naszym lokalnym mediom, bo to trzeba też bardzo mocno podkreślić, że tego efektu byśmy nie miały, gdyby nie ścisła współpraca z mediami naszymi kołobrzeskimi. Ja tylko chciałam jeszcze dodać, że oprócz tego, że mamy fundację Intermedicala, fundację Jacka Pawłowskiego, czyli na przekór przeciwnościom, mamy również Komendę Powiatową Policji, która bardzo nas wspiera. Dzisiaj na naszym treningu są przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, aspirant Tomasz Kwaśnik i aspirant Mariusz Rymasz, którzy dziennie wspierają tutaj Tomka Szczerka w naszych treningach. Policja też na pewno prowadzi takie statystyki. Jak to wygląda? Tych ofiar jest coraz więcej? Nigdy te statystyki nam nie odzwierciedlą faktycznego problemu, jaki jest. Pokazują one, że na pewno ten problem jest i coraz więcej takich osób się zgłasza. Pani też się wcześniej zapytała, czy tylko to jest skierowanie do kobiet. No głównie do kobiet, ale jeżeli mężczyźni by się do nas zgłosili, to oczywiście też zapraszamy. Ten problem dotyczy w większości kobiet, dlatego te akcje są skierowane głównie w mierze, ale zawsze podkreślałyśmy również, jak były treningi taneczne do finału, który miał miejsce 19 lutego, że również zapraszamy panów, jeżeli będą chcieli dołączyć. Tu już z panem Jackiem rozmawialiśmy, psychologiem, który ma tą grupę wsparcia prowadzić. Ona, już ruszają zapisy i ta grupa wsparcia będzie funkcjonować chyba w czwartki, tak? Co czwartek będą się panie spotykać? Tak, Jacek Pawłowski zorganizuje i już właściwie organizuje tą grupę wsparcia. Panie będą mogły skorzystać z tej pomocy, ale Jacek Pawłowski nie ogranicza się tylko i wyłącznie do grupy wsparcia. Będzie również prowadził wykłady dotyczące przemocy wobec różnych grup społecznych. To będą takie spotkania otwarte dla wszystkich mieszkańców, także każdy, kto będzie chciał z nami porozmawiać na temat tego zjawiska, będzie mógł po prostu do nas przyjść. Takie zajęcia będą również bezpłatne. Każda forma jest dobrą pomocy, jest dobrą formą dla kobiet. My mamy już sprawdzone, ponieważ One Billion Rising organizowany był po raz trzeci i na przestrzeni ostatnich trzech lat już wiemy, że sport i ruch i taniec dla kobiet jest wspaniałą terapią, ponieważ one nie tylko poprawiają swoją kondycję fizyczną, ale także czują się bardziej pewne, bardziej stabilne emocjonalnie, silniejsze. Dzięki temu są w stanie skorzystać z pomocy
pomocy prawnej, z pomocy psychologicznej, a nawet idą dalej i konsekwentnie realizują swój plan, tak aby jakby wyjść z tego domu, w którym znajduje się oprawca. Ile kobiet tutaj się tak zgłasza do pani po pomoc? Tak jakoś mniej więcej. Dzisiaj mamy grupę 30 kobiet. Trudno dzisiaj ocenić, ile kobiet jest dotkniętych przemocą, ale w naszej grupie obecnie funkcjonującej, która brała udział w akcji One Billion Rising, to praktycznie 90% kobiet, które dotknięte zostały zjawiskiem przemocy. Przypomnijmy, zajęcia taneczne w każdy piątek w Mosirze? Zajęcia sportowo-taneczne odbywają się w każdy piątek o godzinie 18.45 do godziny 20.00 w małej sali tanecznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Te zajęcia są całkowicie bezpłatne. Kurs samoobrony natomiast organizowany jest w czwartki, czyli w dniu dzisiejszym, jak również 14 marca. Być może będą jeszcze w marcu zajęcia, patrząc na tą dzisiejszą frekwencję, ile osób przyszło na treningi. I te treningi odbywają się o godzinie 19 w hali sportowej, tutaj w klubie sportowym Tomka Szczerka na ulicy 1 Maja 47. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, będą ogłoszenia dotyczące indywidualnych terapii, jak również grup wsparcia i prelekcji ze strony Komendy Powiatowej Policji, jak również Fundacji Na Przekór Przeciwnościom. Cała pomoc jest oczywiście bezpłatna, czy to warsztaty, czy to zajęcia? Tak, oczywiście. Wszystko, co robimy, robimy społecznie. Każdy, kto może, nas tutaj wspiera, a mamy takich dobroczyńców, co bardzo się z tego cieszymy. Więc tutaj każda pani, która będzie chciała otrzymać pomoc albo się do nas po prostu przyłączyć w walce ku tej idei przeciwdziałania przemocy, oczywiście może do nas przyjść. Wszystko jest bezpłatnie. Oczywiście Izabella Zielińska robi kawał świetnej roboty i mam okazję teraz dokładnie się dopiero włączyć w tą akcję. Z tego co wiem, to ta akcja już od kilku lat już funkcjonuje u nas w mieście i z roku na rok coraz większe jest zainteresowanie i uważam, że moja rola jako również terapeuty, jako specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, też jak najbardziej mogłaby tutaj włączyć się w tego typu akcje. Powiem tak, że reprezentuję również Fundację Na Przekór Przeciwnościom, która również wspiera tutaj działania akcji One Million Rising i tak pomyśleliśmy, że pracując i prowadząc różnego typu takie oddziaływania terapeutyczne, nie tylko dla sprawców przemocy domowej, ale również dla osób, które doświadczają tej przemocy, chciałbym też prowadzić taką grupę dla uczestniczek, taką grupę wsparcia, która pomogłaby w takich sytuacjach traumatycznych czy w takich sytuacjach trudnych psychologicznie wspierać, pomagać, podpowiadać w tym, żeby lepiej funkcjonować, bo przemoc domowa niestety, z którą często się spotykam, przynosi ogromne żniwa. Można powiedzieć takie negatywne, jeśli chodzi o taką tą strukturę psychologiczną i uważam, że fajnie by było wspierać, pomóc tym paniom, które tak naprawdę świetnie sobie tutaj radzą. No, Iza Zielińska pomaga im, można powiedzieć, w tej przeciwdziałaniu przemocy w taki zewnętrzny sposób, fizyczny. Ja bardziej mógłbym się tak właśnie zaangażować psychologicznie i chcę, żeby takie grupy wsparcia dla uczestniczek tego projektu były raz w miesiącu, 3 godziny, gdzie moglibyśmy się spotykać i właśnie pracować nad tymi trudnymi aspektami dotyczącymi przeciwdziałania przemocy. Grupa wsparcia ma dopiero powstać. Czy już jakieś zapisy do niej się rozpoczęły? Izabella Zielańska będzie prowadziła takie zapisy, ale z tego co wiem, ta pierwsza grupa na pewno już w tym miesiącu ruszy. Prawdopodobnie będzie to ostatni tydzień miesiąca, w czwartek, w godzinach popołudniowo-wieczornych. A więc jeszcze takie szczegóły na pewno Państwu zostaną udzielone. Uważam, że większa jest teraz taka ogólna świadomość społeczna, jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy, że uczymy się mówić i reagować w sytuacjach takich bezpośredniego zagrożenia, czy bycia świadkami takich sytuacjach przemocowych. Ja z perspektywy psychologa i wieloletniej pracy w tym zawodzie wiem jedno, że jeżeli w odpowiednim momencie nie zaczniemy reagować, to konsekwencje niestety mogą być na całe życie i to są bardzo, bardzo trwałe. Jeśli chodzi o tę strukturę psychologiczną, dlatego warto jest uświadamiać od najmłodszych lat
o konsekwencjach psychologicznych takich sytuacji przemocowych, nie tylko muszą dotyczyć domu rodzinnego, ale również takiej przemocy rówieśniczej, którą się spotykają najmłodsi, czy dzieci, czy młodzież w szkołach, żeby interweniować, uczyć tych granic psychologicznych, uczyć tych metod reagowania i przede wszystkim zadbać o tą naszą stronę psychologiczną, bo też często powtarzam, psychikę mamy jedną na całe życie, a więc im bardziej będziemy o nią dbali, im bardziej będziemy reagowali w takich sytuacjach zagrożenia, tym na pewno długo będziemy się cieszyć tym dobrostanem. Dzisiaj w nieco innych okolicznościach spotykamy się na sali, gdzie prowadzone są zajęcia z samoobrony, pierwsze z dwóch, w ramach kontynuacji akcji One Billion Rising. Jaką rolę tutaj spełnia kołobrzeska policja? My propagujemy tego typu działalności, często prowadzimy prelekcje, jeżeli chodzi o przemoc w rodzinie, o to, jak temu zapobiegać, i w związku z tym włączyliśmy się w tą akcję. Współpracujemy od wielu lat z klubem Szereg Fight Team i z trenerem Tomaszem Szczerkiem. Dzięki temu mogliśmy też się przyłączyć i wspólnie z nim zorganizować zajęcia samoobrony dla kobiet. W dzisiejszym dniu to pierwsze zajęcia tego typu. My służymy zawsze taką pomocą, wiedzą, którą my pozyskujemy, a w szczególności trenera Tomasza Szczerka. To ma pomóc, rozumiem, kobietom, które tej przemocy doznają w domu, aby się przed oprawcą obronić chyba, prawda? Myślę, że jest to bardziej budowanie pewności siebie. Tak? Osoba, która czuje się pewna w danej sytuacji, jest w stanie sobie poradzić. Jeżeli fizycznie się przygotujemy do pewnego rodzaju zdarzeń, to jesteśmy w stanie przezwyciężyć wiele trudności, jak na przykład przemoc w domu. Jeżeli wynoszę coś z zajęć sportowych, na przykład kondycję, siłę, czy jakąkolwiek technikę, która pozwoli mi się obronić przed oprawcą, to jest to budowanie swojej pewności. I ta pewność siebie może powodować to, że przestaniemy być zamkniętymi osobami, nie będziemy się bali, czy na przykład zgłosić na policję wszelkich działań negatywnych, które odbywają się w naszym domu, na przykład przemoc, czy bicie, popychanie, wyzywanie. Przestajemy być ofiarami tej przemocy, a nasza pewność siebie powoduje to, że oprawca może czuć się wtedy może nie czuć się bezkarny. Kobiety nie powinny się chyba bać zgłaszać tego na policję, prawda? A często się boją jednak. Myślę, że nie. Powinniśmy propagować taki tryb życia, że osoby powinny być pewne siebie. Jeżeli jestem ofiarą, czuję się ofiarą przemocy, powinnam skorzystać z instytucji bądź z porad fachowców, które mogliby przygotować do różnych okoliczności, bo wiadomo, że jeżeli zgłoszę przestępstwo przeciwko rodzinie, czy na przykład znęcanie, no to może wiązać ze sobą jakieś skutki. Na przykład niejednokrotnie kobiety są uzależnione finansowo od drugiego członka rodziny i godzą się na to, że niestety jest stosowana przemoc wobec nich, bo nie wiedzą, jaka ich czeka przyszłość. Boją się tej swojej przyszłości, a w tym przypadku, jeżeli skorzystamy z instytucji pomocowych, no na pewno zbudujemy pewność siebie, która pozwoli nam wyjść z takiej trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Co robi policja w przypadku, kiedy przychodzi kobieta i zgłasza sytuację, kiedy mąż ją bije, znęca się psychicznie, fizycznie, no jakkolwiek? No niestety nie ma tygodnia, czy nie ma dnia, gdzie policjanci nie interweniują wobec sprawców przemocy w rodzinie. Niejednokrotnie pierwszą taką podstawową rzeczą, którą my robimy na miejscu, gdzie zostaliśmy wezwani, to jest sporządzenie niebieskiej karty. Sporządzenie niebieskiej karty wiąże się z tym, że przez pewien okres czasu do naszego domu będzie przychodził dzielnicowy i sprawdzał, czy faktycznie zaistniała ta przemoc. Weryfikowane są interwencje w domu i zachowanie też osoby, która jest wskazana jako sprawca przemocy w rodzinie. To nie tylko jest mężczyzna, to niejednokrotnie też są kobiety, które nadużywają alkoholu i nie radzą sobie z tym i niestety dochodzi do tej przemocy w domu. Dlatego my zachęcamy do tego, żeby nie bać się zgłaszać tego typu sytuacji. Jeżeli ktoś notorycznie w domu łamie te podstawowe zasady wzajemnych relacji, na przykład wyzywając nas, ograniczając jakieś wyjście z domu, czy
my czujemy się zamknięci w swojej takiej środowisku domowym, no powinniśmy po pierwsze zaczerpnąć wiedzy od instytucji, czy zasięgnąć wiedzy właśnie w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu, bądź no, starać się szukać w jakikolwiek sposób organizacji, które pomogą nam wyjść z trudnej sytuacji. Gdzie Was można znaleźć jeszcze? Znaleźć nas można przede wszystkim na Facebooku. Nasza ogólna strona jest, nazywa się One Billion Rising. Nazywam się Miliard łamany na Kołobrzeg. Oraz na naszych stronach. Na mojej stronie jako koordynatorki akcji Izabela Zielińska zapraszam serdecznie na Facebook, bądź też na koleżanki. We wszystkich mediach już praktycznie można znaleźć wszystkie informacje. Także są nasze numery telefonów, można z nami się również kontaktować.